Witam wszystkich z tej strony już tradycyjnie wasz chronograf Tuf. A znajdujemy się na polach Aquitanii, czy Akwitanii, gdzie jak widzicie spotkały się siły Arewaków i Arwernów. Dwie ogromne armie, a właściwie cztery, z tego co niosą wieści. A tak dokładnie rzecz ujmując, jedna olbrzymia armia Arewaków i dwie połączone, dwóch generałów połączyło siły Arewaków, a jedna armia Arwernów duża. Tak, już udało mi się to powiedzieć. No i dobrze, zobaczmy sobie szybko składy. Jak widzicie, bardzo dużo jednostek. No i tak, po obydwu stronach dużo mieczy i włóczni. Mamy tutaj orowaków skutarii, włóczników i iberyjskich włóczników. Sześć oddziałów procarzy iberyjskich, balearskich, przepraszam. A miecze u arewaków skutarii, iberyjscy szermierze, o ile się nie mylę, są tu gdzieś. Nie, to są pomalowani wojownicy. I szlachetni wojownicy, widzę, że są tu trzy oddziały. Sporo kawalerii również, szlachetna kawaleria, tu są dwa oddziały i na tej flance są również dwa. Cztery oddziały celtyberyjskiej jazdy, bardzo dobra jazda. I trzy oddziały, jak widzicie, kantabryjskiej lekkiej kawalerii miotającej. Generał w szlachetnej jeździe i słuszny wybór moim zdaniem. No i armia rozstawiona w bezpiecznym, bym powiedział, szyku, na wzgórzu. Zobaczymy, czy tutaj generał Arewaków zejdzie do Arwerów, żeby walczyć z nimi na równym terenie, czy będzie wykorzystywał wzgórze, aczkolwiek wydaje mi się, że na miejscu tutaj Arewaków wykorzystałbym wzgórze, gdyż nie chodzi to o jedną bitwę, a o całą kampanię, więc trzeba wykorzystywać wszelkie dostępne środki. No ale przejdźmy do armii Arwernów. Widzę tutaj zaprzysiężonych trzy oddziały, tylko bym powiedział. W pierwszej linii mamy jak na razie celtyckich wojowników, 2, 3, 4, 5 oddziałów. Tutaj są już wybrani miecznicy, wybrane miecze, 2, 3, 4, 5 oddziałów. Na flankach szlachetni włócznicy, tak jest. Z tyłu 3 oddziały. 5 oddziałów celtyckich procarzy i mamy gdzieś tutaj też, ale jeszcze ich nie widzimy, łowców, którzy są ukryci. Jest ich, o ile się nie mylę, też 5 oddziałów. Z tyłu generała pilnują 2 oddziały włóczników, wojowników. Generał to też szlachta włócznicza. Nie wiem, czy to dobry wybór, nie wiem, czy zaprzysiężeni nie byliby lepszym wyborem, albo szlachetna jazda. Mamy tu ciężkie konie, 5 oddziałów. To, nie, jeden to jest szlachetna jazda właśnie, czyli 4 oddziały ciężkich koni i szlachetna jazda, ta najcięższa. Na flance tutaj stoją wojownicy z włóczniami. Dobra. Przyspieszmy sobie, bo tutaj armie na razie zajmują powolutku swoje pozycje. No jak widzę, Arwakowie nie kwapią się z zejściem na dół. A Arwernowie są dosyć zbici jak na razie. Jak widzicie, armia Arwaków prezentuje się bardzo na dużą wygląda. Jednostek jest tyle samo w obydwu armiach. No, dlatego, że Arwakowie są bardziej rozciągnięci. Mają też tak naprawdę, to jest wsparcie, no to dwie linie, a Arwernowie są też dwie linie ustawieni, ale jak widzicie, tutaj oddziały są mocno zbite, ta pierwsza linia. Ta pierwsza linia, gdzie tu są wybrani włócznicy, wybrani włócznicy, wybrani włócznicy, wybrani włócznicy, nie wiem, czy nie są gorsi niż poborowi, czy to nie jest błąd.
Chociaż może to chodzi o wojowników. No może się mylę. Z wojowników z włóczniami, bo to powinno być u Arwernów poborowi, czyli Levis, tak? O ile się nie mylę. Spear Levis. No dobrze. Podchodzi powoli armia Arwernów. A tutaj ruch ze strony Arwaków. Zagięcie flanki. Zobaczymy, jak na ten ruch zareaguje tutaj Arwernowie, jak zareagują. No naprawdę na sporą wygląda armia Arwernów. Arwakowie rozpoczęli w tym momencie już ostrzał procarzy. Biorą na cel celtyckich wojowników i słuszny wybór, bo celtycy wojownicy pancerza dużego nie mają. Jak widzicie też mamy tu na flance kantabryjską jazdę wysuniętą. Arwernowie zdają się raczej na to nie reagować. Mamy tu dwa oddziały włóczników, wojowników, ale flanka tutaj jest troszeczkę odsłonięta za bardzo moim zdaniem. Te trzy oddziały ciężkich koni na te tutaj 6-7 oddziałów to będzie ciężko. Dosyć zbici są też celtyccy procarze. Widzicie, mamy też właśnie tutaj łowców, którzy się w końcu pokazali. No i tak, Arwernowie biorą na cel procarzy, a Arwakowie widzę, że wykorzystują swoje proce do niszczenia piechoty Arwernów. No i czy to będzie taki dobry trade? No jeżeli potem pod koniec bitwy będzie czym zabić tych celtyckich procarzy, no to spoko. Aczkolwiek 6 oddziałów, raz, tu już jeden oddział czeka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 oddziałów iberyjskich procarzy i balearskich procarzy, no to jest duża siła. To jest tylko jeden oddział iberyjskich procarzy, może to był drugi, który uciekł. Przepraszam. Spokojnie są tutaj ci harcownicy konni. No i tak, tu oddział odbity, patrzcie, już tylko 50 ludzi zostało. Potężne straty. Łamie się, tu już został zniszczony cały oddział procarzy. Wygląda na to, że wygrywają harcownicy Arwaków, aczkolwiek też tracą już drugi oddział. No i ruszyli Arwernowie do ataku, są już bardzo blisko. Ich oddziały zaraz rozpoczną szarże. Niemrawo reagują na to Arwernowie. Chociaż tutaj dobry kontratak, wycofanie procarzy. Tutaj nadzieją się celtycy wojownicy na włóczników. No i mamy starcie też na flance. Co my tu mamy? Dwa oddziały włóczników i piękna kontra pomalowanych wojowników, jakkolwiek ich tam zwać. Tutaj iberyjskie włócznie nie reagują na atak szlachty włóczników. Ale ta szlachta jest za mocno zbita i teraz kontra tej tutaj szlachetnych wojowników obawiam się, że będzie miażdżąca. Troszeczkę za wcześnie ruszyli do ataku ci miecznicy wybrani. Jest tu w starcie w postaci jeszcze jednego oddziału włóczni ciężkich i średnich. Mamy tu jeszcze jednych wojowników z włóczniami. Tam na flankę wysuwają Arwakowie jazdę, a tutaj będą wspierać środek Arwernowie swoimi trzema oddziałami jazdy. Tu niezbyt udana szarża na tych włóczników. No i tu nie wiem, czy na załatanie dziury takie trochę, ale nie wiem, dosyć kosztowne, aczkolwiek udało się tutaj okrążyć dwa oddziały mieczy Arwernów. No i wygląda na to, że Arwernowie dobrze się trzymają na prawej flance. Mamy tu starcie kawalerii też. Ciekaw jestem, kto wyjdzie z tego zwycięsko. Wydaje mi się, że tutaj wsparcie mają w postaci wojowników, więc powinni sobie Arwernowie poradzić na tej flance bez problemu. Mamy tu zaprzysiężonych, którzy też tutaj to powinni wyczyścić. Czyli wygrywają na prawej flance Arwernowie, ale jest tu atak kawalerii kantabryjskiej i wódz jest w zwarciu już tutaj
z celtyberyjską jazdą, to też ciekawe, i zniszczona bardzo szybko ta jazda, bez w ogóle żadnych zadanych strat. To jakiś mega dziwny ruch był, aczkolwiek druga jazda celtyberyjska pięknie tutaj dopadła do pracarzy. Prawdopodobnie tutaj Arvernowie chcieli związać walką jak najwięcej jednostek, co im się udało, i przedrzeć się, żeby zniszczyć harcowników. No i plan się powiódł, aczkolwiek stratę tutaj dosyć kosztowna może być ta tej kawalerii. Tu jest kolejny oddział. Tu szlachetne konie trzymają szlachetne konie Arewaków. Walka jest wyrównana. Jest jeszcze, są ciężki oddział ciężkich koni jeszcze jest. Tu jest też kawaleria celtyberyjska, która zaraz zniszczy łowców tutaj. No i patrzcie, mamy wielką, wielką dziurę w armii Arewaków na środku. I to już powinien wykorzystywać moim zdaniem wódz Arwerów. Lekka piechota do ścigania, czy średnia do ścigania procarzy, a ci zaprzysiężeni myślę, że powinni zaatakować tutaj na tyły, związać tą kawalerię. Tutaj te trzy oddziały, zwróćcie uwagę, przez ten cały czas stały i nic nie robiły, powinny już tutaj atakować. W tym momencie ten oddział zaprzysiężonych już by tu dobiegał, a flanka Arvernów tutaj lewa, tu wygląda to bardzo słabo. Ten oddział, no niby jest wyrównana walka, a wydaje mi się, że przegra. Tutaj jest wyczyszczone i sporo oddziałów. Jeżeli te oddziały właśnie tak jak teraz ruszą tutaj, to na pewno Arvernowie tą prawą swoją flankę wyczyszczą. Tutaj mamy szlachetną kawalerię, która atakuje zaprzysiężonych. Ci zaprzysiężeni w równej walce. Nie ma tutaj ciężkiej piechoty Arewaków i to Arvernowie powinni wyciągnąć. Sporo jeszcze, zwróćcie uwagę, że jest harcowników Arvernów. No i obawiam się, że Arewakowie są teraz w opałach. Ta jazda zostanie zniszczona. Tutaj też wygrywają Arvernowie na flance. No ale spore siły są tu na tej flance i czy to słuszny tutaj ruch, żeby tu generał walczył? Tu jest oddział szlachetnych wojowników prawie pełny. Pomalowani też wojownicy, ich szarże są zabójcze. Tu kolejny oddział, no zabicie generała może tutaj kosztować Arvernów zwycięstwo. No i tutaj też osamotniony ten oddział zaprzysiężonych, długo się nie utrzyma. Tu już został zniszczony środek, został utrzymany przez Arvernów i teraz oni mają tu przewagę. Prawa flanka też Arewaków wygląda bardzo dobrze i generał w opałach. No i sytuacja całkowicie się odwróciła i obawiam się, że te siły tutaj na prawej flance stopniałe w ciężkiej walce z kawalerią Arewaków nie dadzą rady wyciągnąć tej bitwy. No i w tym momencie przewaga Arewaków jest już tak duża, że Arvernowie, no nawet te procarze, którzy im tutaj zostali, nie dadzą rady tutaj zmienić losów tej bitwy. Zobaczmy sobie z bliska na walkę piechoty wspartej kawalerią. Są tu też włócznie, skutari. A tu celtyccy wojownicy, ile się nie mylę. Tak jest. Wybrani miecznicy całkiem nieźle się tu trzymali. Wspierani procarzami. Zobaczmy jak zaprzysiężeni. No, zaprzysiężeni, bardzo silna, ciężka piechota. No i zniszczyli tutaj, 153 ludzi zabili. No, ta flanka, no ale już przewaga Arewaków jest tak duża, generał zabity, pozostałe jednostki Arvernów wycofują się z pola bitwy. I tak zakończyło się spotkanie w Akwitanii, gdzie Arewakowie pobili Arvernów. Straty wśród Arewaków 2400 ludzi, zabili 3146. Bardzo duże armie i bardzo duże straty, jak widzicie. Palarscy procarzy, słuszny wybór, tylko 5 jednostek, jeden oddział iberyjskich procarzy, ale oni zrobili robotę piękną na początku bitwy i słuszny wybór też na tych celtyckich wojowników, którzy tutaj przez to zostali praktycznie zniszczeni przez procarzy Arewaków.
No ta linia pierwsza Arwernów była mocno przez to osłabiona. No i zwróćcie uwagę, jak słabo sobie poradzili harcownicy Arwernów w porównaniu z harcownikami Arwaków. Oczywiście to są oddziały dużo słabsze, ale jednak ilościowo obawiam się, że i tak zabili mniej niż wszystkie te oddziały razem wzięte. Piechota Arwernów, to co tutaj powinno być silne, no zaprzysiężeni na tak duże armie, no to myślę, że około 200-250 powinni mieć tutaj nabitych, także ten oddział bardzo słabo. Miecze wybrane również nie za dobrze się spisały, natomiast pięknie tutaj oddział pomalowanych, czy jakich tam, nie pamiętam polskiej nazwy dokładnie, 122 ci 154, 106 to jest oddział dużo słabszy niż zaprzysiężeni, więc oni to naprawdę rewelacyjnie. 124 skutarii, 104. Czyli tutaj pięknie Arwakowie przyjęli szarże Arwernów na włócznie, na skutarii i iberyjskie włócznie. Za wcześnie Arwernowie wprowadzili swoje miecze, które zostały skontrowane przez miecze Arwaków. No i mimo tutaj przewagi w piechocie ci arwackie siły piechoty dużo lepiej wyszły na tym. Okej, mam nadzieję, że bitwa wam się podobała. Zapraszam na wielką kampanię antyczną, bo to jest bitwa właśnie z tej kampanii. Zapraszam was wszystkich na oglądanie bitew z Wielkiej Kampanii Antycznej. No i pozdrowienia dla Nieśmiertelnika. Film nagrywam po to, żeby załagodzić różne niesnacki i zachęcić do mistrza gry do kontynuowania kampanii. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.